koncert w więzieniu. Jak zareagowali na waszą muzykę ludzie z tamtego środowiska? Myślę, że zareagowali chyba dobrze. No, początkowo na pewno była duża nieufność ze strony naszego zespołu i ze strony tych więźniów, ponieważ my znaleźliśmy się w tej ich osobistej przestrzeni i zdawałem sobie sprawę z tego, że mogliśmy wyglądać, jakby wylądowało tam UFO niemalże na oddziale w Wilkowicach. Ci panowie spędzają tam 24 godziny na dobę niemalże w swojej celi. Siedzą tam niejednokrotnie po kilka lat i nagle w tej ich przestrzeni, którą doskonale znają każdy jej szczegół, pojawiamy się my i będziemy grać muzykę. Myślę, że z muzyką w ogóle nie mieli do czynienia za dużo, a jeżeli już, to na pewno nie jest taką. Więc na pewno to było dla nich ciężkie, na pewno to było dla nich nowe doświadczenie. Podobnie dla nas, nigdy nie byłem w więzieniu wcześniej. Wojtek czuł się chyba jak ryba w wodzie, ponieważ tak. Spędza tam dużo czasu. Ja byłem, szczerze powiem, wstrząśnięty, po prostu byłem zdruzgotany tym, jak to wygląda, bo każdy z nas ma jakiś obraz więzienia przed oczami, znany głównie z filmów. I tak naprawdę na żywo robi to zupełnie inne wrażenie niż kiedy człowiek siedzi przed telewizorem. To w ogóle sama przestrzeń wygląda zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażałem, już nie mówiąc o samych więźniach. Więc na początku na pewno było trudno się przełamać. W jakiś sposób, wiadomo, w trakcie, kiedy gramy koncert, jednak trzeba dać coś z siebie. To jest utrudnione w sytuacji, kiedy po prostu patrzymy ze strachem wręcz na tę publiczność, ale całe szczęście Wojtek na początku przełamał tę barierę. Panowie ustawili się w linii, w szeregu właściwie, niemalże my staliśmy na tej scenie, czekając, co się stanie, a Wojtek od razu zaprosił panów, żeby podeszli bliżej. Więc to już jakby przełamało tę barierę. Kiedy oni znaleźli się bliżej, zaczęliśmy grać pierwszy utwór. Jak zaczęli bić brawo, no to myślę, że już to dodało nam otuchy i pewności siebie na pewno na tej scenie. Warto, żeby tych ludzi traktować po prostu tak samo jak wszystkich innych. I oni też to wyczuwają, jeśli podchodzi się do nich z dystansem, to dla nich to jest też taka podwójna bariera. Jeśli właśnie ten dystans się niweluje, tak jak ja zrobiłem to na początku, mówiąc podejdźcie parę kroków bliżej, to wtedy automatycznie oni są z jednej strony zdziwieni, ale z drugiej strony podchodzą i później zaczynają też łatwiej jest ich zbliżyć poprzez muzykę do siebie. Oczywiście nie mówię o takim sztucznym zbliżaniu, bo oni też to bardzo szybko i łatwo wyczuwają, ale myślę, że tak jak Dominik mówi, udało się przełamać te sztuczne bariery, bo to są sztuczne, wynikające z jakichś też uprzedzeń, z jakichś wyobrażeń o tym miejscu. Tak naprawdę to są ludzie, którzy za chwilę będą chodzili obok nas na chodniku. Podobno zawsze bardziej kochaliśmy się nocą niż nad ranem. Kiedy prosiła, bym odsłonił firankę, zdradzałem ją z niebem i miastem. Jakie dźwięki inspirują Was na co dzień? No to głównie dźwięki muzyki. Ja lubię współczesną muzykę alternatywną, muzykę elektroniczną i klasykę muzyki popularnej właściwie z lat 60-tych, 70-tych. Wtedy bardzo dużo dobrych rzeczy muzycznych się działo, do których też często w swoich utworach nawiązuję. Więc jeżeli chodzi o współczesne rzeczy, to głównie elektronika w stylu Ports of Canada czy Flying Lotusa to zawsze było dla mnie najsilniejsza muzyczna inspiracja. Natomiast jeśli chodzi o Wojtka, to też zaszczepił we mnie zainteresowanie w ogóle muzyką punk-rockową, której nigdy nie słuchałem, która też często może być wyznacznikiem energii, która też powinna znaleźć się. I mam nadzieję, że znajduje się w naszych utworach. No tak, o tych inspiracjach Dominik mówi z perspektywy muzyka. Też tak jak powiedział, ja bardziej jestem wyczulony na słowa też otaczające mnie. Czasem kradnę ludziom słowa i później je bezczelnie wykorzystuję w wierszach, które później stają się tekstami piosenek. Ale też oczywiście słucham wiele różnorodnej muzyki, tak jak Dominik wspomniał. Rzeczywiście nie załapałem się na punk rocka wtedy, kiedy miałem na to okazję, będąc młodszym, ale przeszedłem tę edukację
zarówno jeśli chodzi o punk rockę, jak i o elektronikę. Także ten rozrzut rzeczywiście naszych gustów muzycznych jest duży, ale to też powoduje, myślę, fajne zderzenie energii w zespole, że każdy właściwie coś tam muzycznie od siebie dodaje i wtedy na styku tych różnych muzycznych też naszych fascynacji powstają różne inspiracje, także to myślę, że fajnie się dzieje. Tymczasem wciąż kołyszemy się w sobie, kiedy wszystko od dawna skończone. A ulubione miejsce artysty, takie co inspiruje właśnie? Ulubione miejsce artysty. Ja myślę, że artysta, brzmi to bardzo górnolotnie, ja trochę się boję takich górnolotnych sformułowań, ale okej, niech tak będzie. Myślę, że artysta to taki człowiek, który, to też może zabrzmi trochę banalnie, który powinien ciągle szukać, więc myślę, że poszukiwanie miejsc i ludzi jest taką wieczną inspiracją, czy taką ciągłą inspiracją u artystów. Myślę, że artysta trochę nie ma domu. Ja mam oczywiście jakieś miejsca na mapie miasta, w którym mieszkam, czyli Katowic, czy miasta, z którego pochodzę, czyli Sosnowce, jakieś ulubione miejsca, czy miejsca dla mnie ważne z powodu jakichś sentymentów, które mnie z tymi miejscami wiążą. To jest oczywiste, każdy to ma. Natomiast wydaje mi się, że przemieszczanie się, ruch, myślę, że ta zmiana jest najważniejsza, to żeby te zmiany sobie odpowiednio dozować, żeby szukać tych zmian. Artysta, który jest artystą spełnionym, jest artystą martwym. Podobno któregoś wieczora ktoś zauważył troszkę krwi na jej szyi, tuż za uchem. Najlepsze wspomnienia koncertowe? Trudno powiedzieć tak naprawdę, dlatego że każde kolejne miejsce, w którym gramy, to są zupełnie inne doświadczenia. I na pewno każde miało w sobie coś fajnego i każda publiczność też była inna i każda dawała nam inne wrażenia. Ja jakoś wyjątkowo dobrze wspominam koncert, który był koncertem pożegnalnym dla Szmerowatej, dla Pubu ze drzwiami. I szczerze mówiąc, ostatni koncert właśnie na Szpilcach w budynku Huty Utermana w trakcie festiwalu Golden Vision też bardzo dobrze zapadł mi w pamięć, tam w tej industrialnej przestrzeni, jakby środowisko ludzi, którzy się tam znaleźli. No dla mnie, jako że mamy to na świeżo, rzeczywiście ten koncert w dawnej Hucie Utermana, w dyrekcji Huty Utermana na festiwalu Golden Vision, myślę, że zapadnie mi na dłużej w pamięci. Tak jak Dominik mówi, graliśmy go w nowym składzie pięcioosobowym po dłuższej przerwie, więc dla nas to też było ważne na chwilę przed wydaniem płyty. I chyba dla mnie koncert w Katofonii, który graliśmy na takim mini festiwalu Wostok Festival, to się nazywało, grało tam parę zespołów, między innymi Zaprzyjaźnione, myślę, że mogę tak powiedzieć, z nami zespół Drekoty. Dobrze go wspominam, ze względu na pewno też na kontakt z ludźmi i energię, która gdzieś tam się wykrzesała na styku nas i publiczności.